Kasiu. Witaj. Właśnie spełniają się moje marzenia z dzieciństwa. Czy możemy nie rozmawiać, tylko na siebie patrzeć? Bardzo Ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. No ja twoje, wiesz, te twoje rozmowy, te twoje spotkania z ludźmi robią furorę, także vice versa. Ogromnie dziękuję za zaproszenie, bo jest to możliwość dotarcia do naprawdę szerokiego grona odbiorców. I mam nadzieję, że pokazanie osoby taką, jaka jest naprawdę, bo media często przekłamują ten wizerunek. Chyba zdaniem mediów jest po prostu. Ale jest jedna rzecz. Pewne jest, że nie przekłamują tego, co ci zawsze mówią, czyli że jesteś seksbombą. I jesteś. I ja chciałem zapytać nie co kobiety powinny robić, tylko nie tylko co robić, ale też co mówić, jak myśleć, żeby czuły się, żeby były takimi seksbombami. Ja myślę, że po prostu trzeba śpiewać piosenkę albo puszczać sobie piosenkę Toma Jonesa. Seksbomb, seksbomb. Yo, ma seksbomb. Dokładnie. No właśnie o to chodzi, że jeżeli mamy w sobie tę muzykę, nie wiem, ten rytm, ten vibe, tego, nie wiem, jakiegoś szczęśliwego dzikusa, który czuje się dobrze we własnej skórze, z własnymi myślami, z patrzeniem, nie wiem, który dostrzega kolory, dźwięki cudowne, prawda, a nie pędzi w jakimś, nie wiem, zakłada sobie jakieś homonto zobowiązań, konieczności, nie wiem, zdobywania, jakichś ambicji, prawda? Jeżeli tylko żyjemy w zgodzie z naturą własną, jak gdyby odnajdujemy jakieś takie połączenie, no niemal kosmiczne, prawda, że generalnie, że jest nam dobrze, to wszystko gdzieś uzewnętrznia się, wychodzi, nie wiem, to widać w oku, to widać w ruchach, prawda? Spójrz, jeżeli ta muzyka gra ci na przykład, ja w ogóle coraz bardziej z biegiem czasu zaczynam doceniać wartość, nie tylko urodę, ale wartość muzyki, ale taką dogłębną wartość muzyki. Jak ona ma nieprawdopodobny jakiś, wiesz, terapeutyczny i taki, jakie ogromne ma znaczenie dla człowieka. Emanuje od siebie seksem. Czy czujesz się dobrze, czy lubisz swoje ciało, czy czujesz się atrakcyjna? Czuję się dobrze wtedy, kiedy pracuję nad ciałem. A pracuję nad ciałem właściwie nieustannie. A w jaki sposób pracuję? Pracuję no przede wszystkim pod okiem trenera osobistej, trenerki osobistej. Ćwiczysz akrobatykę? Gimnastykę? To znaczy przymierzam się, zaczynam, teraz już jestem blisko, na razie Aga mnie przygotowuje do tej części, w tym zakresie powiedzmy no troszeczkę przygotowania ciała bardziej sportowego, prawda, w połączeniu z dietą, żeby ono troszeczkę się wyrzeźbiło, wysmukliło. No i następny etap to będzie akrobatyka, która wymaga naprawdę już wzmocnionego ciała i tak dalej. Czyli co? Różne przewroty? Chcę być sprężyna, tak. Katarzyna sprężyna. Różne przewroty, fiflaki i tak dalej. No tak, jeszcze nie, ale jestem blisko i już się namawiamy. Trzeba będzie to ostrożnie robić i tak jak mówię, muszę to ciało wzmocnić. Trzeba będzie to ostrożnie robić, ponieważ no, też mam już swoje lata i nigdy jakichś dyscyplin zawodowo nie uprawiałam. Po prostu im to moje ciało jest sprawniejsze i nie po to, żeby pokazać je sprawne, bo być może na przykład gram osobę kaleką, ale poczucie ciała, co ja mogę z tym ciałem zrobić? Poczucie tej, również muzyka jest bardzo ważna, właśnie poczucie tej muzyki. Wtedy mamy jak gdyby pełne spektrum, pełne pudełko z narzędziami i po prostu nad tym pudełkiem całe życie trzeba pracować. Całe życie trzeba szukać nowych dróg i to mnie bardzo rozwija, a rozwija mnie dlatego, że ja się cały czas dzięki temu zmieniam, że ja mogę że to jest ewolucja. To jest mój cel, na tym polega dla mnie istota życia. I to wcale nie jest koniecznie związane z zawodem, po prostu po to tu jesteśmy, żeby cieszyć się życiem, nie po to, żeby cierpieć, tylko po to, żeby się cieszyć. A cieszymy się wtedy, kiedy cały czas poszerzamy nasze horyzonty. A jak to zrobić? To znaczy, jak znaleźć te kolejne drogi naszego życia? Szukać. Tych ścieżek jest pełno. Tylko, że większość ludzi, większość z nas
I to dotyczy również mnie przecież bardzo często, chociaż ja jestem takim pewnie niepoprawnym optymistą generalnie. Miewam chwilę też no, takiego strachu, czy podołam czemuś, ale generalnie rzeczywiście jestem, tak rzucam się w różne projekty z odwagą i z ciekawością. Myślę, że to jest rzeczywiście, że jestem taka ciekawa życia. Na ogół po prostu boimy się pójść jakąś taką niejasną ścieżką, nieewidentną. No i co zrobić? Bo nie wiemy, co tam, co zrobić. Żeby ją pójść. Tego właśnie wymaga praca nad sobą. No to wymaga... I to jest tylko zależne od nas. To trzeba po prostu sobie tutaj w świadomości zbudować, w swojej duszy, że życie jest wspaniałe i że chcemy je przeżyć jak najwspanialej. To po prostu no, trzeba się zastanowić nad sobą. Bardzo w tym pomaga medytacja, nie wiem, modlitwa. Medytujesz? Bardzo pomaga w tym to, co teraz robię, że codziennie jestem nad morzem. Ten bezkres jest po prostu niesamowity. I to jest... Wiesz, nagle masz coś takiego, zachwycasz się. Wiesz, to co zaczęłam robić teraz, jak poszerzam na przykład swoje... Robisz zdjęcie. Tak, wstaję o świcie od czasu, kiedy mieszkam na wybrzeżu. Wcześniej nigdy, prawie nigdy, może raz byłam świadkiem wschodu słońca, nie wiem, wiele, wiele lat temu. Ale w tej chwili po prostu zobaczyłam zdjęcia artysty fotografika Marcina Michny, który od lat fotografuje morze. I zaczęłam się z nim wybierać o wschodzie. Nie wiem, o 4 rano pojechaliśmy na Hel, po to, żeby 6 z minutami sfotografować te kilka, właściwie kilka minut. I to jest tak, to jest magiczny moment. I to jest coś niewyobrażalnego. To owocuje już wkrótce wystawą. 22 marca do początku kwietnia właśnie zaowocowała ta nasza wspólna praca. I te wyprawy o świcie, nad morze, nad Bałtyk, właśnie takimi zatrzymanymi kilkusekundowymi czasami, kilkuminutowymi momentami, których tak naprawdę nikt nie może zobaczyć poza rybakami. O czym wtedy myślisz, jak widzisz to? No to jest niezwykłe przeżycie, wiesz, to zapiera dech. To zapiera dech, to jest coś nieprawdopodobnego. To są po prostu tak zachwycające kolory i formy tego, co się dzieje w odbiciu, to, co się dzieje na niebie też, to, co się dzieje po prostu na kuli ziemskiej i w kosmosie. To jest coś niewyobrażalnego i to jest niezwykle zmysłowe, to jest niezwykle erotyczne. Powiedziałabym, że to jest właśnie seks bomb. Powiedziałaś, zamknęłam ważny etap w moim życiu, jest, poczynam kolejny. Każda zmiana wymaga odwagi, ale tylko tak możemy się rozwijać. Jaki etap zamknęłaś? No ciągle zamykamy jakieś etapy. To, co było dotąd, zamknęłam. Żyję na nowo. W jakim momencie człowiek czuje, że zaczyna żyć na nowo? Musi się coś ważnego wydarzyć? Albo się wydarzają jakieś ważne rzeczy i albo mamy odwagę to skonfrontować albo i otwieramy nowy etap. Albo nie mamy odwagi tego skonfrontować. Być może jesteśmy zmuszeni i nie dokonujemy zmiany i pozostajemy w tej sytuacji, która też już nie jest, zaczyna, dalej jest inną sytuacją, ale na ogół, jeżeli na przykład są to sytuacje problematyczne i nie stać nas na to, żeby to zmienić, to ten problem się pogłębia. W moim rozumieniu, w moim odczuciu, raz, że jest we mnie, tak jak powiedziałam wcześniej, ciekawość zmian, bo tak postrzegam w ogóle istotę życia, że po prostu, że jest tyle cudownych rzeczy na świecie, że nie warto po prostu krążyć w jakimś jednym, zamkniętym, błędnym kole, tylko po prostu po to tu jesteśmy, po to dostaliśmy. Nie wiem, jesteśmy wspaniali, mamy różne talenty, które wciąż możemy w sobie odkrywać, a nie po prostu wegetować i zdążać ku końcowi naszego życia. Wszyscy umrzemy. Nie wiemy jak. Wszyscy umrzemy. I prowadzenie życia w jakichś takich bezpiecznych pasach bezpieczeństwa, bo coś nam się udało i na przykład siedzimy i nawet jak coś tam nie wychodzi, ale my cały czas siedzimy w tych pasach, bo kiedyś tam było dobrze. Nie wiem. Siedzimy w tych pasach, ale podjeżdżamy, za oknem jest piękna kraina. Nawet jeżeli... Dobrze, jechaliśmy do pracy, ale jest piękny zachód słońca. Zatrzymajmy się, otwórzmy, odepnijmy te pasy bezpieczeństwa, zmieńmy to.
Być może to jest droga, żeby pójść tam. Wielu ludzi się tego boi. Ja uważam, że jeżeli tkwimy w czymś, co staje się niekomfortowe, co staje się dla nas złe, dla naszego otoczenia najbliższego, jest coś się dzieje nie tak, nie warto w to wpadać jeszcze głębiej. Trzeba jak najszybciej znaleźć w sobie odwagę i dokonać zmian, nawet jeżeli one czasami mogą być na przykład może się okazać, że nagle no szkoda, że tamto straciłem, bo coś się stało, ale zawsze jak coś zamkniemy, otwiera się nowe. A jakie to nowe jest, tak naprawdę w dużym stopniu zależy właściwie, czy też nawet przede wszystkim zależy od nas. Przede wszystkim zależy od nas, bo to jest nowe, to jest nowa szansa. Dano nam nową szansę. I tylko od tego, jak my tam się zresetujemy z tego starego i sobie wsadzimy nowy plan, nowy cudowny plan opanowania przestrzeni, otoczenia, zrobienia nowych rzeczy, sięgania po, nie wiem, nauka nowego języka. Dlaczego nie? Teraz zaczynam się uczyć języka hiszpańskiego, bo sobie wymyśliłam, że będę grała również po hiszpańsku. Naprawdę? Tak, ja sobie cały czas wymyślam jakieś zabawki. Oczywiście stare zabawki też pozostają i trzeba je wykonywać, ale jeżeli dochodzi nowa zabawka, zmienia się konfiguracja, zmieniają się te narzędzia i w ten sposób, dzięki temu ja już staję się inna i mam co innego ludziom do zaproponowania. Wiedziałaś jakiś czas temu w naszej rozmowie, wszyscy umrzemy, a co zrobić, żeby na skraju naszego życia nie żałować przeżytych lat? Wydaje mi się, że to jest bardzo duża praca duchowa. Przygotowywać się przez całe życie na to, że wszyscy umrzemy, że ten koniec nastąpi. Że po prostu wszyscy... To jest naturalny proces. Dalej to jest naturalna przemiana. Ale tym bardziej, ponieważ to nastąpi, trzeba korzystać z tego, co zostało nam dane. Dane nam zostało to życie tu i teraz. Więc powinniśmy to tu i teraz jak najwspaniale wykorzystywać. A nie żyjemy tu i teraz, tylko żyjemy albo przeszłością, jakimś wspomnieniem, którego już nie ma. Ono pozostało w tej skarbnicy doświadczeń, wspomnień i tak dalej. Albo żyjemy jakimś planem, który tak naprawdę, ten plan może się w ogóle nie zrealizować, bo koniec tu i teraz, trzeba całą energię, cały plan, całą miłość skupić na tu i teraz. I z całą taką no, odpowiedzialnością i pewnością, że rzeczywiście lęk, strach przed niewiadomym tak naprawdę, przed niewiadomym, bo nie wiemy, to tylko nasz umysł stwarza wizję, nie wiem, porażki, problemów, czegoś złego i my się tak strasznie boimy i wtedy my budujemy, tak naprawdę budujemy tą klęskę. Ja teraz muszę się dowiedzieć szczerze, co ty robisz w Trójmieście? To znaczy, jak to się stało, że ty tam wylądowałeś? Ja tam żyję. Ja wiem, że tam żyjesz, ale dlaczego skąd ta przeprowadzka? No nastąpiła zmiana planów. Ona była zainspirowana z różnych powodów, nie wyjawię przez kogo, ale przez bardzo bliską mi osobę. Została zainspirowana, że tak może byłoby dobrze. Ja najpierw się roześmiałam. Powiedziałam, no nie, no tak wszystko zmienić. No właśnie, tak jak wszyscy zawsze, no nie, niemożliwe. Ale później siedziałam jeszcze przez parę dni nad morzem, bo byłam tam związana pracą. Tak patrzyłam na to morze i mówię, no przecież to wszystko można ułożyć. Jak jakieś, nie wiem, cudowne puzzle, o których zawsze marzyłam. Żeby taki obrazek był mojego życia. Planujesz powrót do Warszawy? Jaki powrót, jeżeli... No nie ma o czym mówić. Słuchaj, ja mam przecież 52 lata. Jeżeli zrobiłam teraz taką zmianę, ja nie jestem jakąś kapryśną osobą i moje życie nie jest kaprysem. Naprawdę wszyscy możemy sobie coś dać. To prawda. Nawet coś takiego jak znak pokoju. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za tę rozmowę. Zastanawiałem się, czego Ci mogę życzyć i
Wydaje mi się, że te zmiany, o których mówiliśmy, które są cały czas w naszym życiu, i to nie dlatego, że było coś złego, po prostu dobrze jest się zmieniać. I chyba tych zmian Ci będę życzył, jak najwięcej. Ewolucji. I zawodowych, i w życiu prywatnym. Poszerzania horyzontów. Tak, przyjmuję te Twoje życzenia. Bardzo. Bo one już są, a jeżeli będą jeszcze, a jeżeli będą poparte właśnie życzeniem jeszcze większej liczby osób, to to też mnie zachęca do pełniejszego, wspanialszego życia. Daj mi buzię. I tego Tobie życzę. Dziękuję i Ci Wam bardzo. Wszystkim. Wszystkiego najlepszego. Łapiemy swoje życie w rączki i zmieniamy je tak, jak trzeba, tak, jak chcemy, żeby ono Carpe wyglądało. Diem. Dokładnie, w tutaj dzień. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.